Cześć, zapraszam Was na wycieczkę na Czerwone Wierchy. Naszą wycieczkę zaczynamy w Kirach i idziemy przez Polanę Wyżnią Kirę Miętusią. Po około 20 minutach dochodzimy do cudakowej polany, gdzie wybieramy szlak czerwony, który zaprowadzi nas aż do przełęczy pod Kopą Kondracką. Przechodzimy przez mostek i zaczynamy strome i mozolne podejście aż na Ciemniak. Szlak mozolnie pnie się w górę po zboczach Adamicy. Na szczęście trudne podejście rekompensuje nam coraz rozleglejszy widok na Dolinę Kościeliską. Po około 45-minutowym marszu osiągamy niewybitny wierzchołek u Poznańskiego Wierszyka, gdzie ukazuje nam się ładny widok na przysłop Miętusi. Po dojściu na polanę płas widzimy wyłaniający się wierzchołek Kominiarskiego Wierchu. Dochodzimy do skały Piec, która jest idealnym miejscem, by zrobić sobie przerwę z odsłaniającym się widokiem na Giewont. Od pieca ścieżka, po której idziemy, prowadzi stromymi schodami do góry. Pamiętajmy jednak, że wycieczka jest wymagająca kondycyjnie. Wchodząc na Ciemniak pokonujemy takie przewyższenie, jakbyśmy wchodzili na 420 piętro. Nazwa Czerwone Wierchy wywodzi się od urtowo-czerwonej barwy hal w okresie jesiennym, którą zawdzięczają porastającym ich zbocza trawę sic kucina. Po prawie 3 godzinach marszu dochodzimy do chudej przełączki, gdzie szlak czerwony łączy się z zielonym i zaczynamy strome podejście z zakosami na twardą kopę.
Twarda Kopa według niektórych źródeł jest podawana za najwyższy szczyt Tatr Zachodnich w całości leżące na terytorium Polski. Jednak ze względu na niewielką wybitność najczęściej podaje się za ten szczyt Giewont. Po dojściu na Ciemniak ukazuje nam się piękna panorama obejmująca większość szczytów Tatr Zachodnich oraz niektóre szczyty Tatr Wysokich. Podczas przejścia z Ciemniaka na Krzesanicy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ szlak prowadzi blisko przepaści nad Doliną Mułową. Na Krzesanicy znajduje się kilkaset kamiennych kopczyków, z czego ten szczyt słynie. Zejście z Krzesanicy i droga na Mały Łącznik jest naprawdę przyjemna. Nie ma tu dużych zejść ani podejść. Będąc na Małą Łączniaku, obserwujemy akcję ratunkową topru w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Łączniaka jest dość strome, ale pojawiają się wcześniej niedostępne widoki m.in. na Kasprowy Wier czy Świnice.
Na przełęczy pod Kopą Kondracką schodzimy szlakiem zielonym do schroniska na hali kondratowej. Ścieżka, którą prowadzi szlak, stromo za kosami schodzi w dół. Ostatni fragment przed schroniskiem idziemy po hali kondratowej, praktycznie po płaskim. Schronisko na hali kondratowej było w czasie nagrywania filmu, czyli lipiec 2023, było otwarte. Natomiast w tym momencie przez cały okres letni 2024 jest w remoncie. Od schroniska na hali kondratowej schodzimy spokojnie szlakiem niebieskim w dół do kuźnic. Dochodzimy do kuźnic, gdzie wsiadamy w busa do Zakopanego, a potem do Kir. Cała wycieczka zajęła nam 10 godzin i przeszliśmy 15 km. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!